Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Turysty52 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Gothic 2 Legend of Asun. Moi drodzy, musimy zająć się paroma oczywiście sprawami. Czy ja tutaj przyszłam z moim ziomem? Niestety, ale nie pamiętam, czy przyszliśmy tu z Ardamem, czy sami. Bo chciałabym też trochę podekspić oczywiście. Widzę, że przyszłam tutaj z Ardamem, okej. To w takim razie bierzemy Ardama, żeby on mnie jednak zabrał na spokojnie do miasta. Pójdziemy, moi drodzy, w Expienie, ponieważ podobno drugi rozdział jest dosyć wymagającym rozdziałem. Mamy co prawda lepszą zbroję, lepsze umiejętności, ale to nie wystarczy. Gdzie ja bym się chciała udać? Myślę, że pójdziemy w stronę farmy Orina. Mamy co... Expić jeszcze w którymś tam miejscu, wiadomo. Mianowicie tutaj mamy po prawej stronie trochę rzeczy do expienia, także na pewno tam zajdziemy. Mam trochę punktów, ale na razie trzymam je na naukę walki łukiem. Chwilowo oczywiście ja z łuku nie korzystam za bardzo, ale to nie jest żaden problem. My się przejdziemy, moi drodzy, tędy, bo tak naprawdę część miejsc jest przeze mnie nieeksplorowana. Tam zresztą widać na górze, że jest co zbierać i co robić. Więc tym razem po tej stronie zabalujemy sobie. Myślę, że nie ma co bardzo się przejmować przeciwnikami w tym miejscu. Jeszcze nie zmienialiśmy rozdziału, co prawda w poprzednim odcinku udało nam się zahaczyć o nowy, że tak powiem, rozdział. Ale ostatecznie nie zrobiliśmy... W sumie w tym guście kompletnie nic. Ale no wiecie jak to jest. Mam nadzieję, że nie mam żadnej chrypy. No, moi drodzy, muszę dla was nagrać kupę filmów na zapas. Z tego co naliczyłam to jakieś 7. Konkretnie materiały do 12 września. I jest ich naprawdę dosyć dużo. No a to wynika z tego, że w sumie teraz ma do mnie przyjechać mój przyjaciel. Już wreszcie mu się udało zebrać, akurat przed moimi urodzinami. Także on przyjdzie w środę, tak więc będzie do niedzieli. Więc nie będę miała za bardzo jak nagrać odcinków, to po pierwsze. No a potem Damian jedzie do pracy, do Częstochowy. A ja jadę razem z nim, no bo... Mam mieć szkolenie przez 4 dni z rzędu, więc uznaliśmy, że bez sensu, żeby codziennie dojeżdżał rano do pracy i potem wracał i marnował czas, bo jednak my do Częstochowy mamy godzinę pociągiem. Plus jeszcze na stację mamy 20 minut i on też z tamtej stacji ma daleko, także uznaliśmy, że przenosimy się do Częstochowy. Tu spoczywa Luthien, którą los zabrał zbyt prędko. Jest też questik właśnie a propos tej Luthien, już tutaj nam to gra sugerowała co jakiś czas, tak zmieniając na szybko temat. Mogliśmy pytać o niejakiego Berena i Luthien. Jest questik, jest on w mieście. Trzeba wskoczyć do studni i zebrać stamtąd jeden przedmiot. Ale na razie jakoś zostawiłam to zadanie, może niepotrzebnie. Myślę, że możemy też się tym zająć. Na razie jeszcze, tak jak mówiłam, nie będziemy tego rozdziału zmieniać, bo musimy najpierw mieć pewność, że będziemy sobie w stanie poradzić, dlatego że jak pójdziemy na bagno, to na bagnie nie jest tak przyjemnie, dlatego że na bagnie... Ojejku, dałam się trafić, naprawdę? Boże, nie widzę nic przez te krzaki. Dobra, walić tego dzika. Podziabał mnie dosyć solidnie. O czym ja mówiłam? A tak, no na bagnie już nie będzie tak kolorowo, bo na bagnie będą przeciwnicy na zdecydowanie wyższym poziomie. Będą tam bagienne golemy, bo to bagno. Będziemy mieli tam jaszczurki, a ja sobie z nimi za dobrze nie radzę. Mianowicie, no ten krycik tak... Nie chcę sobie w te jaszczurki za bardzo wchodzić, nie? I to jest ten problem. Bo sami widzieliście w poprzednim odcinku, jak my się męczyliśmy. No a też wypadałoby właśnie te questy sobie dokończyć na przykład. Te, w których się tam właśnie pojawiają te jaszczurki czy topielce.
No i będzie to sporo ode mnie wymagało. No i też tutaj nie chodziłam po tej stronie, tak więc akurat uznałam, że się tutaj przejdziemy, żeby się pozbyć co nieco zwierząt z tego lasu. No, panie ścierwojadzie, bo nie mam całego dnia. Polne bestie w sumie też powinny pójść całkiem fajnie. Co prawda mają dosyć dobrą ochronę. A też widziałam gdzieś w którymś miejscu polne bestie. Tamten dzik, co ciekawe, się nie rzucił na mnie. Dopiero teraz ma takie plany. Mi się wydaje, że my tutaj chodziliśmy po tej stronie, tylko ja już uznałam, że ja nie chcę się z tymi dzikami zadawać, bo chyba miałam dosyć już tych dzików. Aktualnie mi to nie wadzi, bo to już są tacy przeciwnicy naprawdę w porządku. Zdecydowanie bardziej wolę dzika od topielca. Najbardziej to od takiej dorosłej jaszczurki, bo to już jest w ogóle dramat. Nie wiem, co one by mi musiały zrobić, żebym umarła teraz tutaj w tym lesie, ale trzeba by się też trochę pilnować, żeby nie było przypału. Dobra, panie dziku. Widzę, że gra mnie na razie nie częstuje żadnymi bonusami za zabijanie dzików. Albo coś w tym stylu. Tam właśnie też mamy te topielce po drugiej stronie. Ja myślę, że możemy się akurat może zająć tymi topielcami. Zauważam, że gorzej mi idzie z jaszczurami. Topielce jakoś tam sobie radzę z nimi. Ale w sumie tu wyczyszczone też po tej stronie wszystko. No może olejemy te topielce? Ja się w sumie, wiecie, tak właśnie wybrałam na polowanko, no bo by wypadało. Ogarniemy ładnie teren. No i tak, musimy iść do kopalni złota oczywiście, bo tam mamy do zabicia zębacze. Nie wiadomo, dlaczego to zadanie się anulowało tak naprawdę, a ja bym jednak wolała, żeby ono się nie anulowało. Bo wiadomo jednak, jak się nam coś anuluje, to nie jest przyjemnie. Ja się powinnam nauczyć skórować gady. Chociaż tak naprawdę nie wiem, czy nam się to przyda, czy nie. Tak naprawdę to nie wiem. Tam w sumie chyba... W którym miejscu było jeszcze tyle topielców? Nie pamiętam. Może nie było? Tylko mi się wydaje. Na szczęście ja mam w miarę takie dobre wyczucie. No klasyk, oczywiście. Człowiek mówi, że ma dobre wyczucie, to ginie. Dobra. Topielcu, bo naprawdę nerwy za dużo już na ciebie czasu poświęcam. Chyba gdzieś też zostawiłam jakieś polne bestie, bo uznam, że mi się nie chce z nimi cackać, nie? Pamiętacie coś takiego? A, my już jesteśmy w tym miejscu, gdzie była kupa tych jaszczurek i gdzie by się nam telekineza przydała. Niestety nie mam telekinezy. Dobra, niedobrze, bo... Bo nie chciałabym do wody wejść z tym topielcem. Okej, no to tutaj biegałam, to nawet pamiętam, że było całkiem okej. Po drugiej stronie zostawiłam jakieś potwory. Coś mogłam zostawić. Tutaj mamy właśnie tą broń pod zręczność. Ja i tak na razie nie mam tyle zręczności, żeby ją nosić, bo jest wymagane 45. A my mamy 34. Jesteśmy ledwo po przebiciu w sumie progu punktowego. Tak więc, cóż, na razie tak to wygląda. No i dobra. I możemy w takim razie chyba wrócić. Zobaczymy, jak to teraz dalej pójdzie. Pierwsze 10 minut odcinka myślę, że całkiem udane. Weszliśmy w las. Całkiem sporo żeśmy sobie tutaj przeszli tego lasku. Dobra, no.
Kopalnia złota jest w ogóle po drugiej stronie, więc wypadałoby wrócić, bo tutaj nie znajdziemy za dużo. Co prawda mamy tutaj naszych gości, ale musimy wracać. Moglibyśmy się zająć tym questem w sumie z Barenem i Luthien. Potrzebujemy też znaleźć naszego przyjaciela, z którym byliśmy na polowaniu na początku gierki w ogóle, chyba w czwartym odcinku. Zapomniałem, go się nazywał Henry, chyba. Ten gościu, wiecie. Ten myśliwy. Tak więc wrócimy do miasta na szybko. Ogarniemy go. Może inaczej, no, spróbujemy się dowiedzieć coś od Garota. Może być trudno, ale może się też udać. No i może coś z tego będzie. Ty, a to jest Krons, on mnie nie może zabrać przypadkiem do Orina? Oczywiście, że może. Ale ja nie potrzebuję akurat do Orina iść, więc... A jest nasz ten, drugi ziomal? Jest, dobra, to myślę, że później z nim pójdę. Do klasztoru. A nie, bo klasztor jest po drugiej stronie, potrzebuję iść do portu. Niestety, ale tam nie ma kto mnie nigdzie, wiecie, szybko do portu zaprowadzić i to jest bardzo duży problem. Nie wiem, dlaczego nie mam tam żadnej szybkiej podróży. Siema, gdzie jest twój ziomal? Gdzie się podziewa Henryk? Obóz czeka na dostawę strzał. Nie wiem nic więcej, bo sam nie miałem od niego żadnych wieści. Okej, okay, mam nowe skóry dla ciebie. Ale nie rób tak, że wracasz. Skóra cieniostwora, skóra dzika i skóra wilka. Bardzo dużo pieniędzy. Moglibyśmy sobie w sumie pozwolić na jakiś nowy łuk albo coś w tym stylu. On ma co prawda kuszę, ma łuk związu, ale nie mam na niego tyle zręczności. Łuk myśliwski, tak sobie. Strzały moglibyśmy kupić. Ja aktualnie w sumie dużo rzeczy używam, nie? Zobaczmy, ja mam pierścień do zdrowia i pierścień do siły. No wiadomo. Pas sokolego oka. W sumie chwilowo, skoro nie korzystam z łuku, moglibyśmy pas siły właśnie sobie założyć. No i co, ten kapelusz jest strasznie wieśniacki, ale na razie na nic lepszego mnie nie stać. Mam łuk taki, tamten jest troszeczkę lepszy, chyba na razie się nie opłaca. O Boże, co my teraz mamy zrobić, moi drodzy? On sobie powiedział, że nic nie wie, tak? Henryk poszedł przez obóz Trisa przy wieży strażniczej obok portu, a następnie prosto do Garfsa. Obóz Trisa. No to obóz Trisa był tutaj na dole, nie? A nie chciałam iść przez targowisko akurat. Ale dobra. Zaraz będziemy na dole. W sumie mogłabym odpalić moje szybkie buty, ale na razie chyba z tego zrezygnuję. Chociaż w sumie do Trisa by się nam mogły przydać. Także... Załóżmy je sobie. Do Trisa się przydadzą, bo tam nie ma żadnych przeciwników już w lesie, bo żeśmy to wytukli, więc na razie skorzystamy po prostu z tej opcji, że możemy bezpośrednio do niego pobiec. Potem tam, tutaj jakąś roślinę ominęłam, na przykład ciemnego grzyba. Nie, po cholerę go zebrałam, ale niech będzie. Dzień dobry, witam. Gdzie jest Tris? Chyba w chatce, nie? Siema. Widziałeś Henryka? W rzeczy samej kuli się jak niemowlę w naszej jaskini z zapasami. Okej, okay, cóż się musiało stać naprawdę niedobrego? Tutaj nie. Hej, co z tobą? Ja widziałem coś przerażającego. Co dokładnie? Wyśmiejesz mnie, jak ci powiem. Przysięgam, że nie będę się śmiał. Słowo honoru? W porządku. Byłem w drodze do obozu Garfsa, aby dostarczyć pato strzały, gdy nagle pojawił się przede mną ork. Ork? Tak, czerwono-oki ork, ale nie był z krwi i kości, tylko przezroczystą poświatą.
Jesteś pewien, że widziałeś ducha? Tego nie powiedziałem, nie śmiej się. W porządku, kontynuuj. Dobrze, widziałem go w moim ostatnim śnie, ale wtedy nie był duchem, tylko żywym stworzeniem. Jak tylko go zobaczyłem, wziąłem nogi za pas. Mam nadzieję, że mnie nie śledził. Jesteś pewien, że nic nie bierzesz? Bagienne ziele, a może inne substancje? Bagienne ziele? Nie, nie bawię się w to. Wypaliłem tylko trochę tytoniu alkoholowego od Morisa, ale nic poza tym. Oho. Szukałem cię, bo Pato czeka na dostawę strzał. A tak, strzały. Mogę ci zaufać, prawda? Oczywiście. Zanieś za mnie te 500 strzał? Nie chcę mi się stąd iść. W porządku, wezmę te strzały. Dzięki, trzymaj oto one, Pato już się pewnie niecierpliwi. Pójdziemy, moi drodzy, do obozu, bo ja i tak potrzebuję tam parę rzeczy zrobić. Nie będę tam Henryka specjalnie fatygować, bo to nie ma chyba sensu żadnego. No i teraz tak, no oczywiście tutaj drogę znamy. Nic się tutaj chyba nie zmieniło po drodze. Tam na górze nie byłam, ale nawet nie wiem, jak tam wejść, tak w sumie. Jak mam być szczera, bo tutaj tak za bardzo żadnego wejścia to ja nie widzę. Chyba, że tędy i właśnie tutaj na boczek, nie? Chodźmy sobie w ten lasek, zobaczymy, co tutaj żyje. To są polne bestie. Kretoszczury. Ej, no to nice, przecież tutaj jest na czym ekspić na spokojnie. Tutaj nie ma się czym... Tu jest w ogóle młoda polna bestia, no to dajcie żyć. Co mi się tutaj może stać? Nie mam pojęcia. Tu są same praktycznie młode. O Jezu, kichło mi się. O, ta jest przerośnięta, bo widać. Co mi się może stać? No nie mam pojęcia. Możesz na przykład zginąć, bo się wbijasz w polne bestie. Ale dobra, to jakaś broń, kiepski długi miecz. Nic szczególnego. O, patrzcie, ile kretoszczurków. A to gruby kretoszczur. Czemu one leją za 20? No, nie żartujcie sobie, że mnie kretoszczur zagryzł. Dajcie spokój. Ale te grube gryzą. Cholera, jasna. Okej, mam nadzieję, że się zapisałam po tych polnych bestiach. Co ty do mnie gadasz? Jestem jakaś niepoważna. Ja pierdzielę, spotkamy się za chwilę. Okej, moi drodzy, jestem w miejscu, gdzie mnie zabiły kretoszczury. Siema, kretoszczurze. Naprawdę, super. Dobra, cała armia kretoszczurów. No te grube to naprawdę gryzą. No, oczywiście. No kurde, le, co jest? Dajcie mi spokój. Mam pewnie życia. Kurwa mać. Matko boska. Tym razem się zapisałam. Powiedzcie, że się zapisałam, proszę. Naprawdę. Wal się gnido, mała. Ja tego tolerować nie będę. Dobranoc. Dawaj tego grubego. Dobrze, że mam trochę strzał, bo naprawdę. Czego tego z pół metra nie trafiasz? Jeszcze jeden grubasek. Gin, paskudo. Sprawność łukiem. No, dziękuję bardzo. Chociaż na tyle mi się przydały te
Serio? Tego mieszka pilnowały, naprawdę. To było dosyć wymagające, one pilnowały tylko mieszka. To już jest jakiś dramat totalny. Okej. Tutaj w ogóle nie ma roślin po tej części lasu, czy o co chodzi? No, no i tam już mieliśmy te jaszczurki w sumie. Tak naprawdę tam nie wiem, czy chcę schodzić, bo tam już jest trochę więcej do roboty. Chociaż w sumie potrzebujemy tutaj te kłeściki zrobić, nie? Mamy to włamanie. Mamy tą dostawę strzał. Dostawę zaraz ogarniemy. Sobie przeszłabym sobie tędy. Tylko, że widzicie, co tu się dzieje, ale my potrzebujemy się dostać do tego typa. Do tego martwego ciałka, które tam leży. A co za tym idzie, ja potrzebuję się pozbyć tutaj przeciwników. A z tego, co ja zauważyłam, to te jaszczurki tak nie chcą współpracować za bardzo z moim krytem. A raczej kryt nie chce współpracować z nimi. Właśnie z jaszczurkami jest ten problem, że nie wchodzi w nie kryt. Tak jakby. Bez kryta jest krytem, zadajemy 5. I widzicie, ile się tłucze taką jaszczurę. Ona niestety też gryzie za 20. Czasami ten drugi cios wejdzie, czasami nie. No ale ona jest dosyć niebezpieczna, no 160 expa to nie wiecie. To nie jest za darmo, że tak powiem. Niestety, musimy tutaj się tego pozbyć. A to jest młoda jaszczurka, dzięki Bogu. W młodą właśnie ładnie wchodzi kryt. Dobra, i teraz trzeba pojedynczo zaś te topielce. Gorzej, że ten ognisty to ma 300 życia. No ja nie wiem. Nie będzie takie proste, co ty kurna robisz? W sumie może się tu zbagował. Spróbujemy go z łuku wystrzelać, tylko ja muszę podejść bliżej do niego. Gorzej, jak mi się skończą strzały na przykład, nie? Albo jak nie będę w niego trafiać. Zauważyłam, że jak mamy słabego cela, albo w ogóle nawet jak mamy cela dobrego, to warto właśnie odczekać ten moment. Dobrze, że on się zbagował. Nawet jak się odbaguje, to mamy większą szansę, bo jednak go zjadę te połowę HP, nie? A jak się nie odbaguje, to tylko lepiej, bo z tamtymi zwykłymi to ja sobie poradzę. I będziemy mogli wtedy zakończyć dwa zadania. Te w sumie, na których mi zależało, prawda? Także jesteśmy na dobrej pozycji. Niestety nie wyciągnę z niego żadnej skóry ani nic z tych rzeczy. No dawaj. Tak ładnie, żeśmy trafiali w niego. Czasami się właśnie też trzeba przesunąć. Ojejku. Jeszcze trochę. To są zwykłe topielce. Zwykłe. Ze zwykłymi to nie będzie problem.
Ten niestety gorszy i ubity, dzięki Bogu. Jest to teraz do zrobienia. Zapraszam kolejnego topielca. Z tobą już pójdzie w miarę przyjemnie, bo właśnie krycik wchodzi jakikolwiek. Ważne też, żeby mieć to wyczucie, wiecie, w tej walce, nie? No na przykład właśnie nie robić tak, jak ja przed chwilą zrobiłam, że nie uniknęłam tego ciosu. Jaszczurki mogą mi trochę tam pokrzyżować plany, no bo przed chwilą jej tam nie było. Okej, na szczęście ten topielec postanowił mnie zaatakować od razu. Nie musiałam czekać, aż się zagruje. No dawaj. Jeszcze trochę. I będziemy mieli to z głowy. No chodź. Dobra, ja nie będę czekała na ciebie. Ładnie nam to idzie, cieszę się. Trochę żmudny proces, ale działa. Sobie moglibyśmy go przeszukać. Ale jak już tu jestem, to już bym sobie wybiła te dwie jaszczurki. Gorzej, że chyba to są dwie duże akurat. A nie, to jest młoda jaszczurka. Perfekcyjnie może być. Jestem chętna. Nawet jak bije, to za piątaka, więc to jest, wiecie, to jest nice, naprawdę. I tam jest chyba już dorosła jaszczura, nie? Nie, młoda. Dobra, to git. To te młode jaszczurki to możemy zmiatać z planszy też. Wiadomo, że czasami się to baguje. Szczególnie jak ma się niesprawną myszkę do komputera. No niestety, muszę się pomęczyć. Mam nadzieję, że dostanę nową na urodziny. Byłoby przynajmniej super. Dobra, popłyniemy na drugą stronę, do obozu. Potem pójdziemy zwrócić tą paczkę ze stalą. W sumie jak tutaj wygląda ten teren na mapie? A, to jest taka zatoczka. No w teorii moglibyśmy się tu rozejrzeć, nie? I też podekspić trochę. Cześć, Pato. A to nie Pato miałam za niej skrzydło? Hej. Komu ja mam dać tą paczkę? Hej, ty. Mogę wam jakoś pomóc? Według mnie te ataki nie są zbiegiem okoliczności, tylko z natury nie są aż tak agresywne. Przysięgam, że ktoś musi za tym stać, tylko kto posunąłby się do takich kroków? Pato chciał cię widzieć i z nim pogadać. Zaraz, ja mam takie pytanie. O, nie mam 500 strzał, bo je kurwa No nie. Bo je po prostu wystrzelałaś, no. IQ milion. No to jak mogę mieć 500 strzał, jak sama ich używałam? Siema, panie myśliwy. Macie tu jakieś strzały? Ja chętnie je zabiorę. W ogóle wszystko wam zabiorę najchętniej. Widzę, że wam to jest niepotrzebne, że wam to nie przeszkadza, że ja sobie tak robię. Może być jak dla mnie. A nóż widelec sobie wezmę trochę rzeczy. Myślałam, że to na mnie broń ktoś wyciąga, ale chyba im to dalej nie przeszkadza. Prawo, prawo, lewo. Tutaj jest trochę strzał, ale bardzo mało. 500 strzał mi potrzeba. O, brakuje mi 10 strzał. O matko bosko. Nie chciałam tutaj zeskakiwać. Przez cały obóz, tylko chciałam tam od tyłu zajść po parę przedmiotów, ale dobra. Okej, ogarniemy tą skrzynię. Kiedyś. Na razie idziemy tutaj pozbierać sobie co nieco rzeczy. Po
expić minimalnie troszeczkę. Tu na bank jest co robić. Co my tam mamy? Dziki mamy. No to zajebiście akurat. Jeden się kręci w kółko, bo mu wolno. No to idziemy w expa znowu. O, dziki i wilki. Idealne połączenie. Jeden się zaciął, więc nawet będzie nam prościej. Wolałabym najpierw dzika. Szkoda, że część strzał mi chybiła, bo tak to byśmy byli do przodu trochę. Dużo ich musiałam wystrzelać, skoro mi brakło w ogóle strzał. Prawda? O, tutaj na przykład topielce mamy. W teorii dwa się agrują, w praktyce może jeden. Jednak dwa. Ten jeden troszeczkę... Jak tak będziecie się wymieniać, to nie ma problemu. No, niebezpiecznie się robi. Szczególnie, że jestem przy drzewie. Ajajaj. Ojej, przeżyłam to. Dobra, nice. Ale tym razem już wykorzystam sobie pełnię życia, bo jednak 300 HP nie chodzi piechotą. To wymagało troszeczkę ode mnie wysiłku. Ale co, coś żarły, ale jednak nie. Okej, to co, idziemy jeszcze może na drugą stronę zobaczyć, co się tam dzieje, nie? Tutaj był ten ziomal, nie było za bardzo z nim żadnego questa. Nie wiem, czy mi będą potrzebne skóry gadów, mam nadzieję, że nie. A jak będą, to trudno. To się wtedy będę martwiła, nie? Okej, troszeczkę mnie też zacięło przed chwilą. Tutaj też byliśmy, bo tutaj było to legowisko w sumie tych topielców. Ale tu są cuda w tym lesie chyba. Jest cieniostwór. To tam niestety, ale ja nie podejdę sobie. O kurde, tu mamy trolla normalnie. Mamy dwa trolle. O mój Boże. Nie spodziewałam się trolla, akurat wam powiem. Trzy trolle. Jestem w stanie wywabić tego jednego. Chyba tak by się striggerował na mnie. To będzie problem go obejść, on nie jest głupi. Właśnie, nie są głupie te trolle czasami. Ała, nie. Wiecie co, wydaje mi się, że to jest durne na razie, co robię. Chodźmy stąd po prostu. Mam nadzieję, że w porcie uda mi się kupić parę strzał, żeby oddać te 500. Myślałam, że to będzie w parce na przykład, nie? Tu bym chętnie sobie pognała za tymi badziewiami. A tam są jaszczurki koło tego cięstwora. Dobra. To niech sobie będą. O cholera, dobra. Niech się ganiają. Ojejku. Dobra, lecimy do portu. W sumie tędy będzie chyba najszybciej. Tu nawet jakaś mielizna trochę jest. Tu jest jeszcze jeden topielec. Chodź do mnie.
Dobra, bo nie chcę się już z nim naprawdę męczyć. Ale fajnie wiecie, że tam trolle są, nie? Myślę, że może nam się to kiedyś przydać, taka informacja. A zresztą się zobaczy, czy się przyda. Mam nadzieję, że się przyda, bo byłoby fajnie móc to wykorzystać. Dzień dobry. Idziemy w takim razie... Kto może mieć strzały? Może u lewa kupimy strzały, nie? Powinien mieć chyba takie rzeczy. Na razie idziemy oddać zarządcy tą paczkę. Udało mi się odzyskać paczkę. Dobra robota, mam nadzieję, że taki wypadek już się nie powtórzy. Nie zostały ci jakieś zapomniane skarby w magazynie? Wiem, do czego zmierzasz, ale nie mam niczego, co mógłbyś dostać. O nie, stary, naprawdę? Szkoda. Potrzebujemy 10 strzał dosłownie. Mam nadzieję, że lewa mi może to dać. Siema, powiedz, że masz jakieś strzały, jakiekolwiek, naprawdę. Nie? Czy mogę ci w czymś pomóc? Szczerze w to wątpię. Myślę, że nie potrafiłbyś powstrzymać każdej bójki. Nawet jeśli potrafisz, pewnie nie masz ochoty siedzieć tutaj ze mną w każdą noc. Nie przychodzi ci nic innego do głowy? W sumie to tak, od dawna zakazałem gościom grania o pieniądze, co było przyczyną bójek, ale to nie pomogło. Mógłbyś spytać rekrutów, czy któryś z nich nie chciałby popilnować porządku wieczorem? Okej, pijackie potyczki, jakiś questik mamy. W sumie to jest przecież dużo kupców. Dlaczego ja akurat chciałam kupować u lewa strzały? Nie ma nikt nawet telekinezy, słabo. Pokaż towary. Naprawdę nie kupię strzał u nikogo? Bełty ma, nie chcę bełtów. Ty, no naprawdę nikt nie ma. Matko boska. Nazo, może ty byś chciał się zająć jakimiś bójkami, co? Przychodzę od lewa. Mógłbyś się upewnić, że tego wieczoru w knajpie będzie spokój? A skąd ten pomysł, że chcesz się tym zająć? Bo jesteś rekrutem? Może jestem rekrutem, ale ty jesteś nikim. Kto może mi rozkazywać, wiesz? To spierdzielaj na drzewo. To by mógł chcieć mi pomóc. Może Obajda mi pomoże. Czym się zajmujesz? Patrzę w morze, bla 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 bla. Ty to w ogóle nie wchodzisz w grę z tego, co widzę. A ty? Przychodzę od lewa. Mógłbyś zadbać o to, aby w knajpie nie dochodziło do bujek? Nie ma mowy, nie ma. To nie mój interes, czy ktoś się tam bije, czy nie. No, to super. Superowi rekruci, naprawdę, kuźwa, a może Salus? Rób coś, chłopie. Wszystko okej? Okay? Na razie tak, ale czujność. A spierdzielaj. To może pójdziemy do tego głównego ziomala, który się tutaj zajmuje czymkolwiek, nie? Ty, a w domu handlowym nie sprzedadzą mi tego? Jaromin, a ty coś sprzedajesz? Chyba nie. Kurde, 10 strzał, to naprawdę taki problem. No i co ja mam zrobić? Przecież tu nikt nie chce pilnować porządku. Chyba, że mam spytać jakiegoś randoma, ale to by było naprawdę bardzo dziwne. No raczej nie, potrzebuję osoby z imieniem. Strażnicy bramy to mi na pewno nie pomogą, bo oni są strażnikami bramy. O, mógłbyś dzisiejszego wieczoru zająć się pilnowaniem porządku w knajpie? Mówisz poważnie? Naturalnie. Wreszcie możemy się stąd urwać, a nie tylko stać przy tej durnej bramie. Powinieneś to najpierw obgadać z Geoffem, nie możemy tak po prostu opuścić twojego stanowiska. Dobra, miejmy nadzieję, że on się zgodzi. Bo jak nie, to wyjdę z siebie. No kurde, mogę go zagadać? Dziękuję.
Czy strażnicy bramy mogliby wieczorem pilnować sytuacji w knajpie? W jakim celu? Każdego wieczoru wszczyna się tam burdy, którym strażnicy mogliby zapobiec. Rzeczywiście, takie sytuacje nie powinny mieć miejsca, ale nie mogę do tego przydzielić strażników. Pytałem pozostałych rekrutów, ale żaden z nich nie chce się tego podjąć. Że co? Chyba woda morska im zaszkodziła. Mają pilnować porządku, czy im się to podoba, czy nie. Oddeleguję strażników bramy do knajpy, aby mogli sobie odpocząć, a na ich miejsce znajdę kogoś innego. Okej. To mam powiedzieć temu strażnikowi bramy, czy nie muszę? Rozmawiałeś z Geoffem? Pozwolił wam wieczorami udać się do knajpy, aby odpocząć od pilnowania bramy. Nie sądziłem, że się na to zgodzi. Dzięki po stokroć. Coś mi tam powiedział chyba, że mi daje kasę. Niestety zdążyłam sobie przeklikać. Idziemy do lewa w takim razie z powrotem. Znalazłem rozwiązanie twojego problemu. Zamieniam się w słuch. Od dziś strażnicy bramy będą przychodzić do twojej knajpy i pilnować porządku. Nareszcie myślałem, że to się nigdy nie skończy. Jak mogę ci to wynagrodzić? Z pewnością coś wymyślisz. Jak sobie chcesz, przyjdzie, jeśli będziesz potrzebował w czymś pomocy. Okej. Super, kolejny questik. Zaraz, Alewa, a ty nie sprzedajesz jakichś fajnych... tych rzeczy? Nie masz jean. To nic ciekawego dla mnie. O, widzę, że strażnicy bramy już przyszli. A w urzędzie coś mogę załatwić? Raczej nie. W teorii to można teraz kradzież poczynić, bo tu nikogo nie ma. Ja sobie to pozabieram. Jakieś pierdoły. Adius, hey, mogę coś od ciebie... Jak się czujesz? Znacznie lepiej, dzięki za pomoc. Jestem ci winien przysługę. Gdybyś potrzebował, to mów śmiało. Wiecie co, no pójdę do łóżka, prześpimy się do rana. No i teraz, kurde, pytanie, co tutaj zrobić, nie? Okej, widzę, że oni faktycznie sobie tutaj pilnują. Tu jest Lutar. Z tobą już chyba gadałam a propos strzał, nie? I ty nie masz. Nie, to jest ten, co miał bełty, niestety. Simon, ty też nic. Tu już nikt nie handlował. No nie. Dobra, to w porcie nie znajdziemy strzał. Trzeba wrócić do miasta. Na razie to zadanie ze strzałami olewamy. Idziemy w stronę tej kopalni złota, wiecie? Bo tam jest co robić w okolicy. Zobaczę, to już nie powinien być aż taki problem. Coś mi się zdaje zresztą. Powinno pójść chyba w miarę sprawnie. A nóż widelec znajdziemy jakieś strzały gdzieś. Po drodze albo coś. Hej ty, czy mógłbyś mi pomóc? W czym rzecz? Powinienem udać się do myśliwego Jupa na zlecenie handlarza z portu. Miałem odebrać do niego paczkę z mięsem. Chcesz, żebym się do niego przyszedł, odebrać paczkę i ci ją przyniósł, bo ciebie bolą nogi? Nie, opowiem ci, co mi się ostatnio przydarzyło. Muszę po prostu chwilę odpocząć. Dobrze, opowiadaj. Wczoraj wyszedłem na spacer, lecz w pewnym momencie zaczęło się szybko ściemniać. Chciałem się pospieszyć, ale całe wyjście okazało się dużym błędem. Gdy tylko opuściłem port, zaatakowała mnie cała wataha wilków. Nie zaszedłem daleko od bramy portowej, więc pobiegłem z powrotem, mając nadzieję, że strażnicy bramy zabiją te bestie. Ale kiedy przybiegłem, nie było żadnych strażników przy bramie, którzy mogliby mi pomóc. I co zrobiłeś? Wspiąłem się na drzewo, żeby wilki mnie nie dorwały, jednak podczas wspinaczki jeden z nich mnie drasnął i trochę krwawiłem. Kiedy byłem na drzewie, próbowałem zaalarmować strażników, ale nie zareagowali. Musiałem więc spędzić noc na drzewie. Dopiero następnego ranka z niego zszedłem. Więc pomożesz mi teraz, czy nie? Co mam zrobić? Na początek musisz odebrać paczkę, następnie przynieść mi lekarstwo na ugryzienie wilka od alchemika. Powinieneś też porozmawiać z Geoffem o tych strażnikach bramy. Mogę na ciebie liczyć? Okej, pomogę ci. W takim razie ruszaj w drogę.
Okej, to może zacznijmy od Geofa, bo on tutaj jest obok mnie. Witaj. Twoi ludzie nie wykonują swoich obowiązków. Co znowu? Jeden z obywateli, Remus, uciekał przed wilkami aż do bramy portu. Strażnicy przy bramie powinni mu w tej sytuacji pomóc, a ich tam nie było. Musiał się wspiąć na drzewo i tam spędzić noc. Dopiero następnego ranka mógł się wynieść stamtąd, a to wszystko z powodu niekompetencji twoich ludzi. No po prostu nie wierzę, ich zachowanie doprowadza mnie do szału. Przekaż ten list Argosowi. Napisałem w nim, że potrzebuję dwóch zdolnych strażników do pilnowania bramy. A tym obwiesią bez wahania obetnę tygodniówkę. Okej. Dobra, no to w takim razie lecimy. Tropiony przez wilki. To ja mam te wilki... Aha, lekarstwo od alchemika. Jup to jest obóz myśliwych. Geof to jest ten. Dobra, to moi drodzy, pobiegniemy na szybciocha. Myślę, że i tak zaraz będziemy kończyć ten odcinek. Tam na górę jak wejść, moi drodzy, jak myślicie? Tego akurat, kurde, nie odkryłam, jak tam wchodzi się. U Juppa też postaramy się kupić strzały, a jak nie, no to w mieście. U na przykład, nie wiem... U kogo możemy kupić strzały? Boże Święty, u tego możemy kupić. Boże, chciałam powiedzieć Gestata. U Garota. Myślę, że Garot będzie miał strzały, a jak nie, to może Ardam będzie miał strzały. Powinien mieć. Dzień dobry, witam. Cześć, Jup. Przyszedłem odebrać mięso dla Remusa. No to trochę się spóźniłeś, zepsuło się. Jak to się zepsuło? Zwyczajnie zgniło i nie nadaje się do spożycia. Jak to możliwe, że zgniło tak szybko? To nie jest zwyczajne mięso, tylko sarnina. Myślisz, że ile to coś zachowa świeżość? Poza tym trochę za wcześnie się za to zabrałem. I skąd ja mam teraz to wytrzasnąć? Możemy później to zapolować. Daj znać, gdy będziesz gotów. Okej, czy idziemy na polowanie na sarny. W sumie git, jak dla mnie. Czy tutaj ktoś handlował? Pamiętacie może? Mi się wydaje, że chyba nie. Ale nie dam sobie ręki uciąć. Nikt tutaj nie handlował, dobra. Pójdę z nim na polowanie, ale później. O, tutaj się sarenki, widzę, zrespiły, żebyśmy poszli polować. Nice, dużo sarenek. Tutaj ten grzyb nieszczęsny, zapomniałam go zebrać po tym, jak musiałam się wczytać. Lekarstwo, myślicie, że neodym, czy lepiej vanadium? Vanadium sobie pewnie zażąda kupę kasy. Chociaż i tak muszę iść tam na górę, bo tutaj mi chyba strzałów nie ten. I tak musimy iść na górę, bo do Argosa musimy iść, więc... Chodźmy w takim razie. W kolejnym odcinku wrócimy do portu, odnieść te wszystkie rzeczy. Tak więc nie martwmy się o to. Do Argosa idziemy. Możemy iść do Vanadiuma. Jak nie Vanadium, no to później skoczę do tego drugiego gościa, do Neodyma. Mam list od Geofa. Pokaż go. Nie możemy ignorować tych przesłanek, kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo obywateli. Nie mogę siedzieć bezczynnie. Powiedz Geofowi, że przyślę mu dwóch nowych ludzi tak szybko, jak to możliwe. Możesz odejść, jestem zajętym człowiekiem i nie mam dla ciebie czasu. Super, naprawdę. Teraz idziemy do Vanadiuma. Vanadium jest oczywiście na dworze. Masz coś na ugryzienie wilka? Tak, znam pewną maź, ale nie mam potrzebnych składników. Ja mogę się tego spodziewać. Co chcesz? Potrzebujesz mnie obrazić? Nie. Co chcesz? Esencja, 5 roślin i 2 rzepy. Proszę bardzo. Świetnie, zobaczymy, co uda mi się zrobić. Przyjdź jutro i nie zapomnij przynieść ropery. Dobra, nice. Idziemy szybko do Garota kupić strzały. Kurde, nie tędy. W sumie do Lucigota możemy też skoczyć po odbiór Roboboli. Mam nowe skóry? Mam wilk i dzik. Pokaż rzemiosło, strzały, chcę od ciebie wszystkie, wszystkie biorę, naprawdę. W sumie, jak już u ciebie jestem, to się kimniemy.
Okej. Do rana. Odbierzemy lekarstwo od Vanadiuma i zakończymy sobie, moi drodzy, ten odcinek. A w kolejnym pójdziemy na polowanie na sarny. Miejmy nadzieję, że też parę innych spraw się uda zrobić, że dotrzemy wreszcie do tej kopalni złota. Byłoby super. Maś już jest gotowa? Tak, 50 roperi, ani mniej, ani więcej. W porządku, zapłata. Super, widzę, że Liandria nie mogła sobie znaleźć miejsca. A my, moi drodzy, co robimy? No, robimy to, że ja kończę dzisiaj już ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza, tego typa oczywiście olewamy. W kolejnym odcinku ogarniemy kwestię polowania na sarenki. Zaniesiemy to właśnie mięso z polowania, zaniesiemy wiadomość do Geofa i dostarczymy strzały. I myślę, że będzie dobrze. Dzięki Wam serdeczne. Jeżeli Wam się odcinek podobał, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Zapraszam Was na Discorda. Ojej, link macie w opisie pod filmem, a ja lecę montować dla Was ten film. Trzymajcie się i cześć.